Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to jest to, co Ameryce potrzeba. Strajki. No strajki są na lewo i na prawo. Strajki związków zawodowych w Polsce. Solidarność, no niby zniszczyły socjalizm. No nie do końca jest taka prawda. A dzisiaj w Ameryce związki zawodowe komunistów zniszczą kapitalizm. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, w sumie to się mówi, że związków zawodowych w Ameryce nie ma. No, prawda jest taka, że 80% związkowców, no to są ludzie, którzy pracują w budżetówce. To są urzędnicy, pracownicy federalni, no i oni opanowali związki zawodowe, no i rząd wypłaca im pieniądze. Te pozostałe 20-30, no nawet chyba nie 40%, ja nie wiem, jakie są proporcje, no ale w prywatnych zakładach, w prywatnych firmach, w prywatnych fabrykach nie ma związków zawodowych. No dlaczego? Dlatego, że związki zawodowe zabiły. Związki zawodowe w Ameryce zabiły huty, zabiły przemysł metalurgiczny, zabiły przemysł samochodowy. Cały Detroit, no to jechał na tym, że produkowali ciężkie kolubryny, ciężkie amerykańskie krążowniki szos, nie produkowali nowoczesnych samochodów. No i w zasadzie Japończycy, Niemcy w pewnym momencie, nawet Francuzi sprzedawali Peugeota w Ameryce, byli dealerzy Peugeota, no ale to się długo nie przetrzymało. Jugosłowianie wkraczali, Jugo to miał być tam trzeci czy czwarty samochód w rodzinie, też się nie udało. Ale Japończycy opanowali, patrzyli na te samochody, miniaturyzowali, zaczęły się wprowadzać te mniejsze samochody. No teraz Toyota to w zasadzie jest produkowana w Ameryce. W Ameryce tyle tylko, że na południu Stanów Zjednoczonych, tam gdzie nie ma tych związków zawodowych, tam gdzie te niektóre stany mają prawo do pracy, czyli jeżeli ludzie chcą pracować, no to nie muszą się zakładać związków zawodowych. Problem ze związkami jest taki, że się rozbestwiają. Wszystkie te kontrakty w Nowym Jorku, czy tam we wszystkich stanach można powiedzieć, to tam, gdzie rządzą demokraci, no to nakazują płacić stawki związkowców, prywatnych kontraktorów nie dopuszczają, no i to wszystko kosztuje. Wtedy, kiedy dużo kosztuje, no to kto płaci? Znowu podatnik płaci, no bo podatnik musi zapłacić podatki, a biurokraci rozdają pieniądze. No ale wracając do związków zawodowych, no cicho było. No a teraz jest potężny brak pracowników. Potężny brak pracowników przez tą pandemię, przez tą panikę. Przez półtora roku po prostu cała Ameryka się rozpieprzyła. Rozpieprzyła się ekonomicznie. Porty są załadowane. W sklepach zaczyna brakować rzeczy. Rozdali za Bidena. Trump dał tam trylion czy dwa, później za Bidena rozdali trylion czy dwa, teraz się szykują do rozdania następnego 3 czy 4 trylionów. No jeden trylion to jest, trzeba pamiętać, 12 zer po tej cyferce, także to jest 1000, milion, bilion i trylion. No w Polsce mówią miliardy, na bilion to są różne rzeczy, no ale w każdym razie trylion to jest 12 zer. Największy strajk, no to był w firmie Deere & Company. 10 tysięcy ludzi wyszło z pracy. Deere, no to są to jest fabryka, która produkuje najróżniejszego rodzaju kombajny, traktory, nie traktory, tego rodzaju rzeczy. Oni mają taką charakterystyczną farbę, taką zieloną farbę z żółtymi napisami. Deere jest również popularny w Ameryce, w Polsce, także chyba wiecie, o co chodzi. 10 tysięcy po prostu rzuciło robotę i wyszło. No i odrzucili to, co związki zawodowe wynegocjowały. A związki zawodowe, ci fachowcy
United Auto Workers, czyli Zjednoczeni Pracownicy Samochodowi, powiedzieli, że nie wystarcza im to, co dostali. No, w innym roku, w innym czasie może by się popukali w głowę, dlaczego na to się nie zgodzili. No, ale układ był taki, umowa była taka, że do 2027 roku podnosiłby taką średnią pensję robotników roczną do 72 tysięcy z 60 tysięcy. Na 60 tysięcy, no to trzeba pamiętać, że 60 tysięcy, no to jest 2000 godzin rocznie, no bo policząc 52 tygodnie razy 40 godzin, no to jest 2080 godzin, no to jest $30 na godzinę. No i wynegocjowali, że DIR będzie płacił, że dojdzie do 72 tysięcy, no to 62 tysiące z 60, no to jest 20%, no to duże podbicie. No do tego jeszcze mieli dostawać najróżniejszego jednoczasowe bonusy, premie, no i plan emerytalny miał być podwyższony, no ale nie za bardzo im to nie pasowało. No dlaczego im nie bardzo pasowało? No dlatego, że jest galopująca inflacja. To, co Biden teraz robi, no to teraz już jest inflacja, to już jest liczona mniej więcej 5,5% w ciągu ostatniego roku. Także jakiekolwiek podwyżki, jakiekolwiek zwyżki by były, no to inflacja zjada od razu te aktualne pensje. No i pracownicy mówią, musimy mieć więcej forsy, no bo wydajemy więcej pieniędzy i koło się zamyka. Także, że wszystkie dużo pracowników po prostu widzi, że jest galopująca inflacja, no i dokładając do tego brak pracowników, no to jest łatwo żądać, tak? Łatwo żądać i związki zawodowe mają tego haka na to, no i pracodawcy widzą, co się dzieje i widzą, co może się dziać. Również Frito-Lay's, no to jest kompania, ona chyba należy w sumie do Pepsi-Coli, no ale to robią wszelakiego rodzaju te chipsy, nie chipsy, no to tam też się zastrajkowali. W lipcu dostali dosyć porządne pożyczki, no i wynegocjowali, że te trzy zmiany tam jakoś pracowali, mieli jakoś tam bardzo to skomplikowane, nie bardzo im to pasowało, no to wynegocjowali, żeby to pozmieniać. Cieśle i elektrycy w Waszyngtonie, w stanie Waszyngton, wynegocjowali podwyżkę 21% po tym, jak w zasadzie strajkowali przez 3 miesiące w firmie Kellogg. Kellogg, no to oni robią te płatki owsiane, płatki kukurydziane, tego rodzaju rzeczy. To tam 1400 osób zastrajkowało w czterech fabrykach tego jedzenia. No i też uzyskali bardzo dużo. Związki zawodowe planowały te wszystkie strajki w tym najgorszym momencie ekonomicznym. Dlaczego? No dlatego, że zaopatrzenie w zasadzie pada, bo zapotrzebowanie jest bardzo duże, no we wszystkich przemysłach, wszędzie, gdzie przez te 14-15 miesięcy, no to nic się nie działo, wszyscy jakoś przykucnęli, wszyscy przysnęli i to wszystko jakoś tak teraz zaczyna się rozbujało. W sklepach brakuje 350 tysięcy ludzi do sprzedaży. No to będzie makabra na święta. No święta Biden i kretyn Fauci mówi, że świąt nie będzie, po prostu ukradnie święta jak Grinch. Tak, także, no ale brakuje 350 tysięcy, no może to kosztować, niektórzy oceniają ponad 250 miliardów, czyli po angielsku bilionów dolarów w czasie
sezonu Bożego Narodzeniowego. No, braki pracowników, no to jeszcze trzeba dodać do tego, że to jest potężny ból i potężny problem dla biznesów, no ale i dla konsumentów. Konsumenci też przecież na tym tracą. W Des Moines farmerzy, no to jest ta zachodnia, środkowa Ameryka, ta farmerska, krowia, pszeniczno-żytnia, cała ta wiejska Ameryka, no to rolnicy się denerwują, że nie będzie tych kombajnów, że nie będzie maszyn, że nie będzie komu reperować, że to wszystko wpłynie na ich produkcję rolniczą. W Kellogg, no to parę miesięcy temu to mówił, że nie będzie podwyższał cen produktów tych wszystkich śniadaniowych. No i po tym, jak ludzie zastrajkowali, no to ich akcje padły, no a ceny jedzenia będą musiały wzrastać, tak? No będą musiały wzrastać, no bo pracownicy będą dostawali więcej i tak dalej, tak dalej, no i koło się zamyka. Inflacja, pracownicy więcej, jedzenie więcej. Każdy normalny to rozumie, tak? I ten balans jest zaburzony, no ale teraz komuniści po prostu idą, wbijają w grdykę kapitalizmowi, no bo mogą. No, co to może się stać? No może się stać, że DIR, tak jak i Kellogg, tak samo jak Frito-Lay, zostanie upaństwowiony, no i wtedy dopiero komuniści zobaczą, co to znaczy, jak będzie upaństwowione, kiedy będą państwowe fabryki, no wtedy nikt nie będzie mógł wymagać, no bo Jaruzelski przyjdzie i ich wszystkich powystrzela w każdym bądź razie przez jakiś czas, no i później znowu za 10-15 lat po socjalizmie amerykańskim przyjdzie jakiś Reagan, no i znowu to wszystko się odnowi. No oczywiście, że tak nie będzie, 2022-2024 zmieni ten idiotyzm, no ale związki zawodowe no udają nieustannie ofiary, udają tych pokrzywdzonych, no oni są najbardziej z takich, powiedzmy, elektryków, mechaników, hydraulików, wszystkie te rzemieślnicze, techniczne, można powiedzieć, pozycje nieinżynieryjne, no i nie robotników niewykwalifikowanych, no to jeżeli się porównuje robotę związkową, a nie związkową, no to jest arystokracja. Oni po prostu mają bardzo dużo pieniędzy i tak jak wspominałem, załatwili huty, załatwili przemysł samochodowy. Huty no to się nie odnalazły, ale fabryki samochodowe Toyoty bardzo, bardzo prosperują. Bardzo prosperują, dostają części z Meksyku, z Kanady, no ale produkują amerykańskie, to są amerykańskie samochody, można powiedzieć, nie są przewożone przez Pacyfik. No dlaczego? No między innymi dlatego, że związki zawodowe zrobiły barierę taką zaporową, celną i dlatego Japończycy zaczęli produkować w Ameryce, no bo doszli do wniosku, że niedużo taniej produkowali w Japonii, no ale jak się doda koszt transportu przez Pacyfik, jak się doda koszt cła, który trzeba było płacić za samochody, no to w ogóle było bez sensu. Związki zawodowe no mają niezłego haka, ale jednak mają duże też lobby, Teraz Biden w całym tym programie 3000 stron tej poprawy Ameryki pod socjalistami, no to cały ten akt, który ma być wprowadzony, no to dał nieprawdopodobną siłę związkom zawodowym, które w zasadzie mogą skarżyć management. Management nie za bardzo ma jak się przeciwstawiać. No i komuniści teraz chcą zlikwidować prawo do pracy w tych Stanach Południowych, tam gdzie po prostu się Toyota pojechała, otworzyła fabrykę za parę miliardów dolarów. No i bez związków zawodowych. I teraz komuniści mówią, że związki zawodowe muszą być.
No także to są tego rodzaju związki zawodowe. Wprowadzają te ograniczenia. No nie jest dobrze, nie jest dobrze ogólnie rzecz biorąc. Jest to ironia losu trochę, ironia losu, dlatego że Biden to zawodowy komunista, polityk, tak jak Miller w Polsce. Biden jak startował, szedł do polityki, no to on miał tam 30 lat, no i ono opieprzył, czepiał się 63-letniego polityka, powiedział, że jest czas na młodszych, no i później i doszedł do tej polityki i teraz ma 76-77 lat, także jest już 15 lat po tym, jak tamtego wygonił. No i on zawsze był komunistą, zawsze popierał związki zawodowe, które walczą w zasadzie z wolnym rynkiem. W Ameryce jednak te związki zawodowe są dobre do pewnego stopnia, no ale jeżeli się za bardzo rozbestwią i eliminują prawo do pracy innych, no to nie jest to dobre. No wiadomo, że ten 1 maja też Chicago, tam jakieś te postrzelenia, niepostrzelenia, anarchiści, co rzucali bomby, i no to wszystko jest, co się w Ameryce zaczynało, no ale jednak związki zawodowe niszczą kapitalizm w Ameryce, nie doprowadzają do niczego dobrego. No przykładem jest Detroit i huty, stal i samochody są dobrym przykładem, jak związki zawodowe rozwaliły amerykański przemysł. Także Biden zawsze był za związkami zawodowymi, no i teraz związki zawodowe głosują zawsze za demokratów, no bo można powiedzieć, że związki zawodowe to jest pewnego rodzaju budżetówka, no opłacana przez firmy prywatne, no ale politycznie głosowanie, no to jest lewactwo, to jest strona, która jest za silnym rządem. I oni są w tej części, którzy zyskują na tym, że rząd kontroluje wszystko, wszędzie i zawsze. Biden teraz rozmawiał z sportowcami na wschodnim i zachodnim wybrzeżu, no bo im powiedział, że mają zacząć rozładowywać. No prawda jest taka, że związki zmusiły porty do tego, że mają być tylko dwie zmiany. Nikt nad tym o tym nie mówi. W Kalifornii no to związki doprowadziły do tego, że ciężarówki nie mogą być starsze niż rok czy dwa, także tam nie ma kto rozładowywać z tych portów. Także teraz sytuacja jest taka, że nowe ciężarówki jadą do portów, rozładowują statki, jadą do granicy Kalifornii z Teksasem czy gdziekolwiek, przyładowywują na inne starsze samochody, które jeżdżą po całej Ameryce, a te nowe po prostu jeżdżą tylko w Kalifornii od wybrzeża do granicy stanowej. No tak to komuniści, zieloni komuniści doprowadzili. Związkowcy doprowadzili do tego, że nie mogą pracować 24 godziny, przewozu nie ma, bo jest zielono, bo samochody za mocno dymią i tak dalej, i tak dalej. No to jest ten właśnie kretynizm komunizmu i Ameryka jest w tym momencie, gdzie jest. No, co Biden obiecał portowcom, no trudno przewidzieć, ale na pewno im obiecał. Ogólnie w wolnym rynku, no to management, czyli dyrekcja i pracownicy powinni sami dojść do tego, co chcą robić, ale jednak rząd ingeruje za bardzo w to wszystko, także wolny rynek nie za bardzo można zniszczyć, no bo prędzej czy później to zniszczy pracowników jako konsumentów, zniszczy pracowników jako ludzi, którzy mają pracę i pójście w kierunku państwowej roboty to jeszcze nigdy nikomu na świecie nie pomogło. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, gdziekolwiek nie mieszkacie, Norwegia, Szwecja, Niemcy, Ameryka, Stany Zjednoczone, Kanada, we wszystkich zakątkach głosujcie na normalnych, na konserwatystów.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co się dzieje. Galopująca inflacja, związki zawodowe chcą doprowadzić do upaństwowienia wszystkich fabryk i zabicia kapitalizmu. Nie jest dobrze. Głosujcie na normalnych.